Witam Państwa w najnowszym odcinku Bahajs TV, w którym wybraliśmy się na 31. Międzynarodowy Zlot Motocyklowy w Radawie. Ekolodzy lubią to! To właśnie tu spotykają się najwięksi fani jednośladów. Nie tylko po to, żeby je podziwiać, ale też żeby świętować wszystko, co się da. Moje 18 urodziny! Będziemy się pożyć jak żaby w bajorzek. A ty ile razy byłeś w Radawie? Pierwszy raz jestem. Piąty, szósty. Jesteśmy co roku. A w sumie to bez znaczenia. W Radawie wszyscy są witani z otwartymi ramionami. Witam wszystkich na Radawie! Usiądź wygodnie, zostaw subskrypcję. I zapraszam na 31. Międzynarodowy Motocyklowy Zlot do Radawy. Bahajs TV. Bawiąc uczy, ucząc bawi. Radawa 2023 oficjalnie właśnie teraz się rozpoczyna. Co z tego, że tutaj wszyscy są od dwóch dni? Dopiero wtedy, kiedy my przyjeżdżamy do Radawy, to wiadomo, że się będzie działo. Proszę Państwa, rok temu podobało nam się tak bardzo, że stwierdziliśmy, że będziemy tu przyjeżdżać co roku i nie rzucamy słów na wiatr. Jesteśmy. Luiza, jesteś podekscytowana? Bardzo. Michał, jest ci gorąco? Dopiero będzie, bo z klimatyzowanego samochodu wyszedłem, ale widzę, że droga nam się kończy. Nie, to jest dobre, to miejsce, to jest dobre. I z tego co wiem, to Kasper oczekuje na nas już tam przy bramie, wręczy nam plakietki media. No, Piotrek, zobacz tutaj, to przejdziemy tu? O! No pewnie, to jest oficjalna ścieżka na zlot! To jest 31. jubileuszowy zlot motocyklowy w Radawie. Dlaczego jubileuszowy? No bo to jest drugi zlot, na którym my jesteśmy, to jest jubileusz. Największa biała blenda na obiekcie. Właśnie, kawucha. Ty się dobrze ubrałeś dzisiaj, masz białą koszulkę, my zobacz. Wszyscy na czarno. Bo my jesteśmy gang motocyklistów, my jesteśmy już drugi raz w Radawie, jakbyś nie wiedział. Siema, Wyku. Siemanko. Witamy. To mam déjà vu, rok temu też się tu spotkaliśmy. Jak tam w tym roku obchody? Wiesz co, wczoraj mieliśmy chyba 1500 osób. Tak na 20, a dzisiaj jest też koło czwórki. Dalej to zobaczymy wieczorem, tak jak ostatnio zresztą. Zresztą mam nadzieję, że tym razem dotrwamy do samego końca. No, ja specjalnie tak się oszczędzałem wczoraj, żeby się normalnie zachowywać. W tym roku ciężko wyglądasz. No tak, normalnie, jak tak. Ale jak pogoda nie jest łaskawa dzisiaj. Nie, pogoda jest tragedia. Jest 30 stopni stary w cieniu, jest masakra. No, czuję, jak tu się wtapiam w ten chodnik. Wyobraź sobie, jak w tym jest. A ty musisz w tym być? Rozumiem. To dobrze, że nie jestem w klubie motocyklowym. Przynajmniej dzisiaj. Ale może kiedyś. To mówisz, że 4000 osób. No mniej więcej jakoś teraz tak tyle powinno być. Jeżeli chodzi o gawieć, to ci za bardzo nie powiem. No gdzieś na wczoraj było 10 koła, ale dzisiaj no to ciężko powiedzieć. Aha, bo czyli ty mówisz tylko o motocyklach, tak? Tak, ja mówię tylko o motocyklach. Aha, także rozumiem, czyli trzeba było 1500 motocyklów, ale osób było więcej. Połowa ludzi jest liczona razy dwa, no nie? Aha. Radawa, welcome to. Jesteś dobry, Mario. Tak? A skąd wiesz? No jak? Jestem co z lot, to wiem. No to super. Dobry, serdecznie. Dzień dobry. Witam, cześć. Cześć, witaj, hej. Nie, my się witamy. Bo my jesteśmy po lewatywie, to żeby się. Słuchaj. Jak to po lewatywie? Przed jeszcze. Ale po zeszłorocznej? Przed. O Jezu, ale to już zapomniałeś, jak to było. Nie, no zapomniałem. Stary. Teraz mamy innowacyjne metody. Taką lewatywę, to badanie. To zapomniane wspomnienia. Nie, to było badanie wzroku per rektum. Niech to dziecko nie zapomina. Rogówki. Rogówki, badanie, tak. Więc dzisiaj może zbadamy odbyt przez usta. Chodź. Pierwszy raz w Radawie? O kurde, nie. Jak wam się podoba w tym roku w Radawie? Zajebiście. Który raz jesteście w Radawie? Ja jestem trzeci raz. Bardzo jest kolorowo, egzotycznie i nie ma co ukrywać, bardzo przyjaźnie i rodzinnie. Ja mam pytanie, czy pan ma coś pod tym kocykiem, czy on tak... O kurde! Jak Bóg stworzył... A! Generalnie motorowy nie jestem, ale zloty znam od początku. Rozumiem. To tak jak ja mówię zawsze, ginekologiem nie jestem, ale mogę zerknąć. Oczywiście, że tak. Więc od wielu, wielu lat wiem, że są tutaj zloty i wiem, że tu jest najlepsze towarzystwo. A wieczorem są też różne wzloty i upadki? Tylko upadki. Zawsze na zlot, jak to przyjeżdżasz? Na zlot. Na zlot. Na zlot jest zajebisty. I przyjechałeś na motocyklu? Tak, o. Która twoja maszyna? Pokaż maszynę. Czemu stoi zapalona? Bo odpaliłem go z kluczyka. Aha, o! Pilota. Takie webasto trochę można powiedzieć. Tak. Czyli zobacz. To... A, mogę ją odpalić też? Zajebiste! Czy ta taśma odgradza nas od was, czy was od nas? To jest druga strona barykady. I tu od razu jakoś tak ładnie. Dzień dobry panowie, witam serdecznie. Witamy. Jak tam panowie, pierwszy raz w Radawie? Pierwszy raz. Tak? Tak, pierwszy jak raz. Jak wam się podoba? Zarąbiaście. Muszę tylko po prostu podziękować
za ten zlot, bo jest naprawdę przyjazny, nie ma polityki i to jest piękne. Tak, to właśnie. Za to dziękuję im. Ja mam takie wrażenie, jak patrzę po tym zlocie, że tutaj łatwiej przyjechać niż wrócić. Dlaczego? Mówisz o oponach, tak? Czy o browarze? Ja słyszałem, że wszystkie jednostki policji przyjeżdżają jutro, obstawiają wszystkie drogi wjazdowe z Radomia. Dobrze, porządek musi być. Parkujesz sobie furę pod domem, nie wiem gdzie mieszkasz, nie? No. Mieszkasz w bloku, wyjdziesz z trzeciego piętra... Pojawi się w Pacanów? Pacanów? Pacanów. Tam, gdzie kozy biją? Tamten jesteśmy. Tak? Ale to prawda, że kozy tam kują? Znaczy tak, to było kiedyś tak, że kozy tam kiedyś może kuli, nie? Ale na daną chwilę nie kują tam już kóz, nie? Ale została fama taka, że jest Pacanów, gdzie Pacanowie kozy kują. Bo Tomek do was pielgrzymował, nie? Fama kozy może przyjechać do Pacanów. Tak. I zakujemy kozy. Znaczy, no. Pan widzę, że tradycje to tak. Kózka jest. Jestem koziołek. Koziół powiadasz. Koziołek, nie? Muszę powiedzieć, że są tu panowie, którzy przyjechali 900 km tutaj z Austrii. Niesamowite to z nami jest. Są. Dlatego ten slot nazywa zrobili się międzynarodowy, nie? Tak, bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Zrobili to ciurkiem, tak, na raz? Tak, ciurkiem zrobił 900 km tutaj, żeby przyjechać. Ten facet zrobił 900 km tutaj. 973. Ciurkiem. Bardzo ładnie mówisz jak na Austriaka. 6 godzin. 6 godzin. To dla runnersów. Harley mój, to jest to, kocham go. 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 Harley! Dziękujemy, Ranec! Bardzo krótka piosenka. Jesteśmy dumni, że możemy być tu. Jesteśmy co roku w tym miejscu i jesteśmy dumni, że jesteśmy. Tak? A może wam się wydaje, że jesteście co roku tu w samym miejscu, bo wy nigdy stąd nie wyjeżdżacie? Jestem minutę za tobą, dobrze kombinujesz. Może jesteście cały czas tutaj, nie? Po prostu wiesz. To jak nie my. Tak. Są ludzie, nie ma ludzi. Są ludzie, nie ma ludzi. 3 lata zleciały. No. O? Przyjeżdża Niemka do gór, do Zakopanego i zjeżdża na nartach, nie? No i wiesz, wyjechała gdzieś tam na bok, wpieprzyła się w taką kopkę i leży tak, wiesz, rozowalona, nie? Idzie góral, no i patrzy, taka okazja, no i wiesz, i robi swoje, nie? A ona mówi, jagód, jagód. A on mówi, skąd ci wezmę w zimie, kurwo, jagód? Sorry. Przyjechałem motocyklem. Pokażesz ten motocykl? O, stoi tam no, akurat. Chodźmy, to chodzi. Idziemy zobaczyć, no. Stoi tutaj KTM. A, ten tu. Kraje, które przelecieliśmy, a nawet teraz byłem... Proszę zobaczyć, tutaj są wszystkie kraje, z którego kogoś pan przeleciał. O! I dobre jest! Ale z boku jeszcze, z boku. Z boków też? Zlot jest fajny, przyjeżdżamy tu już wiele razy. Inaczej, jesteśmy co roku. Jesteśmy co roku, bawimy się bardzo dobrze, towarzystwo jest zajebiste, socjal jest rewelacyjny, po prostu nic dodać, nic ująć. Nie ma minusów. Będzie, nie ma minusów. Nasz minus jest taki, że mogłoby być trochę chłodniej, no nie? A ja myślałem, że powiesz, że trochę cieplej mogłoby nie, być. W namiotach nie ma klimatyzacji. Nie ma? Nie ma i to jest minus. Natomiast plusem jest to, że jest towarzystwo zajebiste. No ale jest tak nadzieja, zawsze. Że przyjdzie noc, nie? I słońce zajdzie, jest taka nadzieja. Nadzieja jest matką. Panowie, pierwszy raz w Radawie, czy... Nie, to już jest kolejny nasz wypad tutaj do Radawy. To który raz? Piąty? Mój trzeci. A co takiego tu jest takiego fajnego w tym miejscu, że postanawiacie wracać? Tu jest ludzie, klimat jest naprawdę fajny, tutaj można się wykąpać, wszystko jest pod ręką. Zabezpieczony jest, także organizator dostaje piątkę od nas. Czyli polecacie? Oczywiście, że tak. A jest ktoś, komu się nie podoba? Nie ma! Nie ma, bo pojechał do domu. Impreza zupełnie nie dla mnie. Dlaczego? Znaczy, klimat okej, okay, ale dźwięki motorków mnie tak średnio interesują. No głośno jest, głośno no. Jest. No słuchaj, no nikt nie mówił, że będzie cicho, nie? No nie. Nie wiem, może na przykład mógłbyś pojechać na 25. doroczny zjazd okulistów, albo na przykład tacy ludzie chorują na narkolepsję, nie? Że tam po narkotykach śpią całymi dniami, nie? To może taki by ci się podobał, bo generalnie jeżeli przyjeżdżasz na zlot motocyklowy, międzynarodowy zaznaczam, i się dziwisz, że jest głośno, no kolego... Przepraszam, źle się wypowiedziałem. Na bramie można kupić stepery do uszu. Nie, stepery. Chcę. Jak chcesz, możemy zatkać je inaczej. Ja co chodzi?
Jeszcze raz w Radawie? Nie, już chyba trzeci rok, czy czwarty nawet. Jak, co to jest dobrego? Sernik. Tak? Pan chce zagłuszyć waszą muzykę chyba, nie? To na mnie przeszkadza. W Radawie śpi się w nocy, nie? W dzień nie pośpisz na pewno, nie? Na Radawie się nie śpi, tylko wypoczywa. Co jest zajebiste w tej Radawie? Nie wiem, bo dopiero przyjechałam. No ale jak już byłaś drugi raz, no to... Jeszcze raz spałam, a i tu też przyjechałam się przespać chociaż na chwilę. Proszę, zdradź mi sekret spania w Radawie. Nie wiem, jeszcze nie doświadczyłam. Sen jest dla słabych. Radawa dla mocnych. Kto śpi, ten nic nie wie. Za 3 lata tym jadę do Japonii i z powrotem. Myślę, że w Rosji będzie spokój, że wrócę tą... Jakie masz plany w Japonii? Nagasaki, Hiroshima, Fukushima? Nie, no wiesz, słuchaj, na początku będę leciał przez Turcję, przez te republiki, zahaczę może trochę Nepa. Przez Turcję Nepa. Do Japonii, powiem ci, że kawałek jest. No jest. 4 do 5 miesięcy. Dlatego tu musisz dużo pizzy namadować, żebyś to jeść. To są ci koledzy, co przed rokiem, którzy tutaj rozbili obóz. Dzień dobry, witam serdecznie. Widzę, że tutaj na ognisko przygotowani jesteście. No, jeszcze raz. Jest ognisko przygotowane, mamy wszystko, jest kiełbasa. Leży. Trzeba wyciągnąć. To jest nas przed rokiem. No, to jest świeże. To nie pokażę. To jest ta kiełbasa sprzed roku. Tak, to... Idealnie zakonserwowana jeszcze jest. O której odpalacie? Po południu. No jeszcze chwilę, nie będziemy palić. To zajdziemy do was. Tak, dobra. Dobra. Tutaj mamy kotłownię. Co tam oni robią? Tutaj mamy kotłownię, oni się kotłują. A my im kibicujemy, bijemy brawo. Ty jesteś przyzwoitką? Nie, ja trzymam świecę. Ja robię za Jana. Sekundantem jesteś. Kurde, no pan się uparł, no przepraszam, ty się uparłeś, no i za sekundę. Ja jestem Jan. Wiesz, jak Jan, no nie? Jak on źle robi robotę, to zamieniamy się, on trzyma świecę, ja poprawiam. Weź się oprzyj, no weź się chłopie oprzyj. Ty mieszkasz na Austrii, tak? Tak, 35 lat już. I nie gadasz po niemiecku? Nie, no to trochę muszę gadać. A czym się zajmujesz tej Austrii? Słuchaj, ja w ogóle to mam hobby jeszcze drugie, gram w bilarda i byłem mistrzem... Ja też lubię kulami pobawić. Ale ja byłem mistrzem Austrii, a ja byłem mistrzem Austrii w to. A ja jestem mistrzem okolic. Ale kogo kutem się tym bawi, nie? Wiadomo. Człowiek jest... Słuchaj, no po to jest, żeby się tym bawić, nie? Jeśli się umie. Dużo się dzieje dzisiaj, czy nic się nie dzieje? Dzisiaj póki co jeszcze nie, ale wczoraj się działo i w nocy. Co się działo? Dobrze się bawiliśmy. My naprawdę lubimy swoją pracę. Czyli jak ludziom się źle dzieje, to wy się dobrze bawicie. Tak. Paradoksalnie tak. W porównaniu z ubiegłym rokiem chyba wydaje mi się spokojniej. Grzeczniej? Tak. A jest dużo więcej ludzi. Dlatego może jest mniej obrażeń, bo jest ciaśniej i nie są w stanie się rozpędzić. Słuchaj, no jest fajne, jak jest ciasno, nie? To jest bezalkoholowy syrop z czego? Z lipy. Z lipy. Nie ma lipy. Nie ma lipy. Jagoda. Jagoda. A tak w ogóle, no nie? To jest Krzysio, listonosz, który w zeszłym roku, no nie dzięki wam... Ludzie listy piszą. Nie, pamiętasz... Piękna operatorka mikrofonu. W zeszłym roku. Jesteś? O właśnie! Luisa! Pamiętasz Krzysia? Bardzo bo po plecach nie poznaję. W zeszłym roku życie mu ratowałaś, konta na tym słoneczku, ja? na tym materacu się spalał, no nie? A ty żeś go przekręcała. To kogo odwracaliśmy, to jest ten. Dokładnie, to jest Krzysio. Jak to jest ten pan, co odwracaliśmy rok temu. Kolego, przewróć się na brzuch, bo się za bardzo opaliłeś. Teraz się tu opalaj. My jesteśmy taką grupą niezależnych, pochodzimy tak. Koledzy są z Legnicy, znaczy z Lubina, z Kępna, ze Świętokrzyskiego, a ja z Austrii, także jesteśmy na... A Austrii gdzie mieszkasz? Nie tylko Salzburga. A w Amstetten kiedyś byłeś? Moja córka tam się przeprowadziła. W Amstetten? Pojechała studiować i... Tam trzeba uważać, bo tam do piwnicy zawijają. Słuchaj, pojechała na studia i została, kurde, poznała fajnego, kurde, Holendra i... Trzeba uważać na faceta o imieniu Józef tylko tam, a reszta to okej. Okay. Jak bardzo byłeś spalony w tamtym roku? No, 2 dni to było okej, ale później się spało na stojąco. No, pamiątka była. Mam reakcję alergiczną chyba na jagody, wiesz? Tak? Tak, mam. Jagód! Teraz rzecz niespodziewana, tego się nie spodziewaliście. Jest tylu motocyklistów, wszyscy są ukurzeni, gdzieś muszą się kąpać. Naprawdę? Myślisz, że można wejść w butach pod prysznic?
Kawucha! Kawucha, chodź tu z Blendą, dojaśnić. Dojaśnij tutaj trochę. Dojaśnił? Dojaśnił? Od razu jest jaśniej. No i zobacz, jaki elegancki prysznic. O, chcecie zobaczyć, jak on zachodzi po prysznic. Pay per view. No i tyle z tego pay per view, nie? Genialne miejsce, genialna impreza, super organizacja, pogoda zamówiona. Myślę, się świetnie bawić. Jak jest pierwszy raz w Radawie? Jest pierwszy, czwarty raz. Cudownie. 18 raz jest. Cudownie. Od punktu do punktu poznaję Radawę za każdym razem z innej strony. Gonzo, od ilu lat jeździsz do Radawy? O, a może i dłużej. Radawy to lubimy! Żeby odparił. Do pchania! Ej, do pchania! Co? Nie mogę dać. Jest! 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 Daj mu! Ooooo! Dawaj na koło, będzie wesoło! Ogień! Ale już prawie! Daj mu! Dawaj mordo, dawaj! To jest błyska, to idzie! Dobra. To był green screen. To było wszystko inscenizowane specjalnie na potrzeby naszej telewizji. Tutaj zostało to wszystko wyrenderowane w 3D, to się nie wydarzyło, nie? Teraz Państwa musimy się na chwilę przeciąć, bo musimy zobaczyć, czy motory stoją. A few moments later. Ja byłem na chwilę w namiocie roadrunnerców i mam wrażenie, że umieram. Takie rzeczy tylko w Radawie, proszę Państwa. Za chwilę będzie mamografia też. Zaraz się dowiemy, w 30-stopniowym upale po wizycie w namiocie roadrunnerców, jakie mam tętno i jakie mam ciśnienie, tak? Jest dobrze czy źle? 130 na 80 to jest bardzo dobry wynik. Czyli warto odwiedzać najmniej roadrunnersów. A możemy to przyłożyć do jaj czy nie? Odradzam. Nie pomoże. Minimalnie ile można dać na te jaja? Zero. Nie. I to jest dobra, to jest najlepsza sugestia. Zero, na jaja zero. A da się tym odpalić samochód, jak się rozładuje akumulator? Nie. Ale człowieka się da odpalić? Człowieka tak. Ale defibrylator nie służy do odpalania człowieka, defibrylator służy do zmiany rytmu serca. Tak? My musimy jakiś rytm nadać, uciskając klatkę piersiową, po to, żeby mając właściwy rytm do defibrylacji, można było tą pracę serca ustabilizować. Kupiliśmy sobie lody ze strzelającą posypką. Został mi tylko kawałek strzelającej posypki. Ale my nie potrzebujemy tutaj. Ale my nie potrzebujemy. To co tam jest w ogóle? Poteczki. A to potem. A, dobra. Będziemy potem, tak. Tutaj przed Państwem koło gospodyń wiejskich z Monasterza, tak? Tak. I Panie są teraz w Radawie. Tak, tak. Czyli pan nie ma w Monasterzu. Nie. I my też jesteśmy w Radawie. A nie jesteście w Jarosławiu. I w Monasterzu nie ma nas też. No tak. I żarcie. W Radawie tak. Jest po pierwsze zajebista atmosfera, bo można wjechać motorem pod namiot. Druga sprawa to jest las sosnowy. Ja kocham sosny. Ja też bardzo lubię. Ja kocham sosny, kocham cień. A nie tak jak stoisz na jakiejś patelni jeszcze... Ale nie ostry cień mgły, nie? Teraz to mnie pod włos bierzesz. Nie, no powiem ci szczerze, że sosna jest też moim ulubionym drzewem. Ja uwielbiam sosnę. Jest bardzo sosnę. Pospolita, bo jednak w Polsce i w ogólnie w Europie tak. Mamy monokulturę sosnową, ale no piękne jest to drzewo. Piękne, ale tutaj są jeszcze nie takie. Sosny potrafią być bardzo dramatyczne. Tak. Takie, tak. Które walczą z przeciwnościami losu. Byłem teraz w Tyrolu. Tam jest góry wysokie, wieją wiatry, padają śniegi, a ona się trzyma. Tu jest wygięta. Ale to nie dla sosen się przyjeżdża tutaj. Mamy chlebek z pokrzywą, prosiaki, jagodzianki, wiśniowiec. Które to są prosiaki? Proziaki. A czym się różnią proziaki od prosiaków? No,
prosiak w kliweczku stoi. A prosiak co to? A prosiak nie, pieczony ja na prozie. Nie tutejszy, z Jarosławia i nie tutejszy. Ja jestem z Łodzi jestem. Tak, której Łodzi? Miasta Łodzi pochodzi. Tej, co płynie po Lubaczówce. Dla mnie jest to piękne, że tu się mieszają zwykli ludzie z motocyklistami. Tak, tak. To jest zajebiste, tak uważam. I jest jeszcze woda. No to pierwszy raz, no tylko w Radawie coś takiego widziałem. Nie, pani powie coś więcej o tym proziaku. To jest pieczone na maślance, na sodzie i na blasze. Na piecu kaflowym. O, bardzo dobre. No. Tyle ludzi, wszyscy się bawią bez alkoholu. To jest niesamowite. Tak. Da się? Można? Piwo bezalkoholowe. Tak jest. Robi cuda. To są puste butelki z zeszłego roku. Po rężadzie. Tak, dla ozdoby. Tak, dla kurażu, nie? A co to jest, proszę pani? Syrop, czego to jest? To nie jest syrop, tylko to jest wiśniówka. Syrop z wiśni, rozumiem. Bardzo dobre. W ogóle nie czuję, że bez alkoholu. Czy mogę moją małżonkę pozdrowić? Ty bezalkoholowe piwo pijesz, no wiesz, co byś się wstydził. Niemożliwe. Wszyscy na tym zlocie piją bezalkoholowe piwo. Ja tylko chciałem pozdrowić moją kochaną małżonkę. Pozdrawiam cię, Beatko. I chciałem pozdrowić Piotrusia z Londynu, zwany Bury. Jakbyś mógł pozdrowić go, już był pozdrowiony. A to jest tak, Piotruś Bury penetruje londyńskie dziury? Na pewno nie. Nie. Porządny gość ogląda cię i lubi ten kanał. A to właśnie dlatego mówię, że penetruje dziury, bo porządny gość ogląda mnie. Róbcie tak dalej, róbcie swoje, jest zajebiście. Where are you from, guys? We are from Poland. From Poland? Yes, from Poland. Ja też z Polski. Yes, yes. But I'm talking in English because I'm idiota. Me too. Okay, nice to meet you. Pierwszy raz w Radawie? Jak jest? Pierwszy raz w Radawie? Zajebiście jest. Ale pierwszy raz w Radawie? Nie, któryś raz. First time in Radawa? No, five. Five times. I understand. Yeah, five times. Five times. What happened in your first time in Radawa that you decided to come back? It's the lot of talking. I can't tell you. We have a lot of taśma. When I tell you this, they will take me in the prison. PDW! Co to u was słychać? Bo widzę, że u nas jest siedzicie wszystko. Przy suto zastawionym stole. Tak jest. Pamiętasz z zeszłego roku kiełbaski i oczywiście kaszaneczka. Jono, nie ma, ale będzie. Jono z zeszłego roku cały czas tutaj są. Tak. Znajdą się. Rozumiem. Pokaż tego bezalkoholowego, bo powiem ci, że jak na bezalkoholowe bardzo dobre. Wy zawsze jesteście z gitarą, dlatego, że chłopak z gitarą byłby dla mnie parą. Macie lepsze rwanie wtedy? Oczywiście. Ale my jeździmy ze swoimi kobietami, co musimy myśleć. Drewno do lasu zabieracie, rozumiem. Ale to dla innych. Żeby do lasu bierzemy ze sobą, zawsze. Ja popełniam ten sam błąd. My tu co roku przyjeżdżamy i zawsze jest zajebiście. To jest taki hardcore dla nas tutaj. Pani jest pierwszy raz w Radawie? Tak, pierwszy raz jestem. Jak się podoba w Radawie? Zajebiście. Jaki masz bieżnik koła? Jaki jest bieżnik koła? No. Pęknięty. Ale co się stało z tym kołem, że pękło? Co się stało? Wystrzeliło. Ej, ręce sobie myją. Na Radawie sobie ręce myją. Super. Co tam? Ja tutaj jestem. Naprawdę dobrze się bawię. Naprawdę jest grubo, jest dobrze i jest zajebiście. A dlaczego postanowiłeś tutaj przyjechać? Dlaczego? Dlatego, że jestem... Pierwszy raz w Radawie? W Radawie pierwszy raz. Where are you from? I am from Moldavia. I don't look like I know, but I am. Yeah. No, you don't look, yes. What you doing here? This is live TV. We are on TVN right now. And your family is watching. And yes? You can... Opowiedziałby coś o tej pomarańczowej strzale. Co ty opowiadasz? Co to jest w ogóle? No, motocykl. To nie motor, to chopper, jak w Pulp Fiction. No nie wiem, no co, no jedzie, jakoś chce wrócić i tyle. You need to tell me when I can watch this. You can't watch this, because that was live. Live. It's live, it's like on TVN 24. YouTube? So my... YouTube, channel Vuvunio, something like December. Oh, Vuvunio? Yes, I am, from Moldavia. You are Vuvunio? Yes, I am. No, you look at my Zakolas, you recognize me now? I don't recognize you, but now I recognize with Zakolas? You. Yes. Yes. No Vuvunio? Vuvunio. No Vuvunio? Vuvunio. My sons don't looking on YouTube. Live. It's not for children, this is a feminist channel for adults. Na żywo wyglądasz młodziej? Na żywo wyglądasz młodziej, czy ja staro wyglądam w telewizji? Staro? Wydajesz się starszy. Tak?
tak ci powiem. Ale dziwna gitara, jeszcze nigdy nie widziałam takiej. To jest instrument muzyczny. No, Yoshimurka. Popadł ci właśnie z niego trochę, rozstroił ci się. To jest instrument muzyczny, moja dupeczka Yoshimura się nazywa. Widzę, że od tej strony się tam zabawiasz, bo jest taka czarna. To jest taki peryskop i tam się widzi takie czarne oko. Aha, kukułaugen. Jak robi osiołek? W tym roku nie umiem. To jest dlaczego? Bas jakby co, ja na solówce. A tak robi. Jeszcze raz. Rok temu osiołek ładnie robił. Nie, bo w tym roku jestem bardziej trzeźwy. Normalnie, kurde, witam wszystkich w narodowie! Dlaczego Kaczyński nie ma w domu luster? Bo przypomina mu się brat. Co mówi matematyk do Drwala? Rąb. Dobre. Przyjechałem specjalnie tutaj, żeby przybić piątkę z Wuwuniem oraz pozdrowić moją żonę. Żono moja kochana, dziękuję, że mi pozwoliłeś tutaj przyjechać. Teraz siedzisz tam z dwójką moich naszych dzieci. Bardzo cię kocham. Ale tak, moich, naszych. Naszych. Bardzo cię kocham. Ale szacunek, bo klasyczny mężczyzna powiedziałby, siedzisz teraz w domu z dwójką twoich, naszych dzieci. Szacun. Naszych i dzięki. I co was sprowadza do Radawy? Trochę ty, trochę motory. A jak wam się podoba w ogóle? Fajnie jest. Jest specyficznie, nie? Tak, jest specyficznie. Przyjeżdżaliśmy tu jeszcze zanim były te zloty, na zalew, no powiedzmy, że... Nad zalew. Czyli byliście tutaj, ale w innym terminie po prostu. Bo tak. Co to są za satanistyczne klapki, bo pan powiedział? To są gnojoskoki bagienne przecież. Tak? No. A ma pan rozmiar 47? Pewnie, że mam. Gdzie? A tutaj proszę bardzo. O Jezu, nie, no te są nieładne. Ja bym chciał jakieś takie, takie z otwartym palcem. Słuchaj, ale to mają miejsce na Haluxa. Ale ja nie mam Haluxów, no chyba pan ma, nie pan mnie nie obraża. Halo, halo. Co za puści, wiesz? Ja mam za kola, ale kurwa nie mam Haluxów. To jest moja święta czapka, ja ją rzuciłem, to znaczy, że jestem bardzo zdenerwowany. Zachodujesz, będziesz miał. A pan nie ma jakichś takich wesołych, pozytywnych koszulek? Jakiś Kubuś Puchatek, smerfy, aniołki, uśmiechnięte twarze. A to tak jest, tak smutno tu jest. Smutno? Ty, ale masz tak, kobiety masz ładne. Ale ja nie mówię, że te koszulki mi się nie podobają, ale one są takie smutne. Może coś wesołego, ten kraj taki smutny, poważny, nadętny. No słuchajmy. Z ziołem. Jak nie śmierć, to narkotyki, no nie ma zmiłuj, nie? Te klapki Haluxy robią! Ludzie, no! Nie dość, że za kola, to jeszcze Haluxy. To się nie dzieje, nie? Słyszałem, że one są za stówę, tak? Ja widziałam, proszę pana, na AliExpress za 49. Pani kupi na AliExpressie. Ale będą za długo trochę szły, wie pan? Niech idą, to są klapki, które chodzą. Stówę daję od ręki. Martensy. Które dostałam do reklamy, zamieniam na pantofle za 120 zł. Za 120 zł silikonowe. Ale bardzo ładne są. Bo mnie kumpel prosił, żebyś pozdrowił go na snapie. Jak się nazywa? Kijana ma ksywę, nie? Tutaj Wowunio, śle pozdrowienia dla Kijanka. Słyszałem, że jesteś mistrzem obciąganka. Pan ma wszystko z czaszkami. O kurwa, takie sygnety. Zrób tak, wiesz, tak do mnie, do kamery. Ile taki? Jakieś koło 1,5 stówy. O ile? Droższy niż pantofle? Mogę sobie kupić? Rób sobie co chcesz. Pan wyda z tego, dobra? To jest tombak, tak? Tak, prawdziwy. Czy srebro? Stal chirurgiczny. Jest? Stal chirurgiczny. To jest prawdziwy tombak. Teraz wjeżdża ten mem ze sklerusem, jak jest tak, pan ze stoiska z Radawy po wynalezieniu Marcina, nie? Ale słuchajcie, klapki za 120 zł z plastiku, które kosztują 4 dychy na AliExpress, okej. Okay. Stal chirurgiczna, która będzie drożała w cenie, bo jej jest coraz mniej. I to jest inwestycja na całe lata. Źle. Żeby nie było, że w tym odcinku są same pierdoły, to zapraszam was wszystkich serdecznie, wszem wobec, na Bawiąc Uczy, Ucząc Bawi. Wiecie, po co tutaj wszedłem? Ja też nie wiem. To, co chcę wam powiedzieć, mogę powiedzieć stojąc na brzegu, ale stwierdziłem, że będę lepiej wyglądał jak Strasburger, który brodzi wśród nenufarów, ale nie pójdę tam, bo tu jest takie mulisko. Obrzydliwe jest chodzenie w mule. To jest rzeka Lubaczówka, ale Lubaczówka. Tak. No, nie widzisz, że tutaj jest wypływ? To jest taki zalew, który zrobiony tutaj jest na rzece Lubaczówce. I ta rzeka Lubaczówka, chciałem wam powiedzieć, że ma 80 km.
z czego 60 km w Polsce jest to dopływ Sanu. 20 km tej rzeki, w górze rzeki, płynie na terenie Ukrainy i tam rzeka nazywa się Zawadówka. No. Uwaga, uwaga! Przez płotek skacze kawucha i baćmaga. To są zawody we wkładaniu wiadomo czego do wody. O, pięknie! Z telerankiem. A on tak... A Wojtek powinien stanąć i tak wcisnąć to w ziemię, nie? I się łamie! Byłam tutaj pierwszy raz tamtego roku. To jest nasza przyjaciółka z Leska. Tamtego roku. Od tamtego roku my się w Lesku spotkali. Tak. I tak gdzie jest Lesko? Lesko, Bieszczady. Bieszczady, tak? Niedaleko. Oczywiście. No, niedaleko, bardzo. I czyli podoba się tutaj dla was? Bardzo, oczywiście. Bardzo. Byliśmy tamtego roku tutaj pierwszy raz. Zakochałam się w tym miejscu. Przyjeżdżasz, przekraczasz to miejsce i tak się wyłączasz normalnie. Jest fantastycznie. Jesteśmy tu każdego roku. Chłopaki, co wy tacy odgrodzeni w takiej tej zasieki porozstawiane, żeby nikt do was nie mógł przyjść? Siemano. Proszę mi tutaj ten miejsce zrobić. Co wy tacy odgrodzeni? Strefa VIP-owska. Jaka? VIP-owska. VIP-owska, akurat. Ale tak nie, wyszło. No co wy tak tutaj ten siedzicie, taka cisza, spokój, ogrodzeni namiotami, tam cisza jest impreza. Przed burzą. Mąż nie patrzy. Ale jest twardy. Już. To jest zlot taki, gdzie zawsze motocykle można sobie było trzymać koło namiotów. No właśnie widzę, no odgrodziliście się tymi motocyklami. Czemu tak? To jest taki nowoczesny motocyklowy parawanik. Ludzie się odgradzają parawanami na plaży, a wy się odgradzacie motocyklami. Nieprawda! Wręcz przeciwnie! Zapraszamy do stolika. Mogę cię podtrzymać? O, dzięki stary. Bo ciężkie chyba jest, nie? Tylko mi nie wypij. Ej, Bordo, wylało mi się. Przepraszam, naprawdę. On jest od was? Nie. Oż ty. W tamtym roku was widzieliśmy. A macie co wypić? Cały film obejrzałem twój po tamtym roku. Jaki jego film? Jak to ja zmontowałam? Podobał się? Tak, bo było w tamtym roku. Dmucham w twoją myszkę. Co ty? Ty dmuchałeś? Nie. Ale oglądaliśmy to. To jest jedyny zlot, to właśnie dzisiaj debatowaliśmy nad tym faktem. Aha. Gdzie jeszcze można trzymać motocykle? Właśnie przy namiotach. I tak powinno być. Teraz już nie można na innych zlotach trzymać motocykle. No nie można w Bałtowie, nie można na przykład. A dlaczego? No bo tam są te dinozaury. Bo tam są parki maszynowe i nie wolno motocykla dotykać w nocy. To tak jakbym nie mógł sobie własnej kobity w nocy podotykać, no nie? Motocykle? Nie, mój nie mogę. Siema widzowie. Piotr, ustawmy się tak, żeby... Piotr! No robimy jakiś kawał. Żeby wodę było widać, Piotr. Żeby było widać wodę. Dawaj. Jak nie? Taki kadr, żeby było widać wodę. Wodę? O! No, dobrze młody myśli. Ty, gościu, to jest jakaś rakieta? Nie, to jest rakieta. Tu mamy rakietę. Ja? Eliza. Eliza, jak moja bratowa. Pięknie, idealnie. Eliza. 82, 4, 3 wzrost. Ale żona, męża ta, zaręczona. To jest podstaw. To mój mąż stoi tutaj. No, i co teraz powiesz? Ta od razu lepiej. Jest to za kolak. To jest dowód na to, że za kolak też może być fajną dupę, nie? Nie, stary, ale mówię ci, lepiej se zostań kiedyś w domu i niech ona se sama reportaż zrobi. Pamiętaj, że nie tylko ty tu jesteś taka piękna. To jest najlepsze na tym zlocie. Tak. Tak jest. Dziękujemy bardzo, idziemy dalej. Chodźmy. Dzięki bardzo. To się już wytnie. Jest bardzo pozytywna atmosfera, fajne ludzie. W każdym dobrze, wieku, młodzi, starzy, każdy się jednoczą. Pozdrawiamy, każdy każą do góry. Brawo, brawo. Takich brawo. Ludzi potrzeba. Brawo. 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 Wiesz co nam się podobało, jak jeden napierdzielał na motocyklu i ty pytasz, po co ty to robisz? Wszyscy mają taki sam sprzęt. Po co? On mówi, bo lubię. Bo lubię to. Zajebiście. W telewizji mogę coś powiedzieć? Tak. A co? A zada mi pani pytanie? Nie, zadasz mi pytanie, sorry, jak masz na imię? O co? Jak masz na imię? A jak masz na imię? Ale ty, ja się ciebie najpierw pytam. Aha, okej. Eliza. Ja Paweł. My jesteśmy pierwszy razem, kolega jest po raz piąty. I dlaczego postanowiłeś przyjechać? Bo mnie nakłonił. Ja powiem tylko tyle. Proponuję tą imprezę dlatego, że jest dla wszystkich. Od młodego, od 3 lata do 73. Co czytasz za książkę? O, to trenerzy Andrzej Stojla. Powiem ci szczerze, że chodzimy tutaj już cały dzień. Jesteś pierwszą osobą, która czyta książkę tutaj, nie? Więc ale tutaj jest... pani też czyta, patrzcie. A także taki kącik moli książkowych. No, możliwe.
dlaczego czytasz książkę? Ja nie mówię, że to coś złego, to nie żebyś mnie za nie zrozumiał, tylko że gdybym mógł wyobrazić sobie habitat sprzyjający czytelnictwu, to na pewno nie była to Radawa. Nie no, wiesz co, Radawa rządzi się swoimi prawami, pobawiłem się już. Ta. Przyjechałem wczoraj. Masz swoje lata, a wybawiony jesteś już. Nie no, broń Boże. Po prostu no, chwila oddechu. Kolega tutaj bardzo nalega, żeby pokazać jego motocykl, więc proszę bardzo. Zasiadaj. Eliza robi test. Ała. Tak. Na Yamaszce. Jak to jest? Wirażka, trochę chuja, trochę ptaszka. Rum. Pierwszy raz w Radawie? Piąte. A dlaczego postanowiłeś tu 5 razy przyjechać? Dlatego, że jest fajna atmosfera, nikt nie jest tutaj, wiesz, każdy dla siebie jest kolegą i bawimy się dobrze. Ale jakbyś miał kogoś zachęcić, to nigdy nie był, żeby to przyjechał, to co byś mu powiedział? Ja powiedział, że nie zależy od wieku, czy ma 3 lata... czy ma 3 lata... Dawaj! Czy ma 3 lata, czy 70, to musi przyjechać, żeby poczuć imprezę po prostu. Kto nie skacze, ten z policji, hop! Przyjeżdżasz do Radawy, nie? Co was sprowadza do Radawy? Motocykle, zlot. A myślałem, że woda, plaża, piękne niebo. Zabawa, woda i piwo. A pijecie się z nami? A zależy, co pan ma w środku. Kuźwa, to jest... Kolega się po telewizji ma. Nie, no szukałem was. Bezalkoholowe. Bezalkoholowe? Tak. To jest bezalkoholowe. No i o to chodzi, To jest bezalkoholowe. To jest dla dzieci i kobiet w ciąży. Miałem, tak, dokładnie. Miałem pędy sosny, ale nie mogłem was znaleźć i kuźwa wypili mi wszystko. Ty, ale to niezłe jest, naprawdę polecamy kobietom w ciąży i dzieciom bez ciąży. Tak. Bez ciąży. Tak. Widziałem was, chciałem podejść, ale nie miałem alkoholu. Ale wstydziłeś się. Myślę, głupio jest. Ale my nie mamy, ale my nie chcemy alkoholu w ogóle. To jest bez alkoholu. Nie miałem alkoholem się brzydzimy. To jest kanał, który jest przeciwko alkoholowi zawsze. Zawsze. Alkohol to największy wróg człowieka. Co się dzieje? To ludzkość, po prostu... Boże, biedne kobiety w ciąży, że muszą to pić, nie? Kto nie skacze, ten z policji! Hop! Kto nie skacze, ten z policji! Hop! Kto nie skacze, ten z policji! Hop! Piotrek, tutaj cięcie. Jesteśmy tu pierwszy raz i już widzimy, że szybko stąd nie wyjdziemy. Cześć, no... I że szybko się człowiek może zmęgą, wyjechać z Radawy, ale Radawa nie wyjeżdża z człowieka. Nie? My jesteśmy drugi raz i od początku będziemy tu i będziemy. Co was skłoniło, żeby tu powrócić po pierwszym razie? No popatrz, popatrz dookoła. Popatrz. Popatrz dookoła, co jest. No, no ładnie wszystko jest. A ma to samo, jaki ma sygnet? O, proszę. Możemy się podotykać z czymś innym, nie? Jak w tym roku? Lepiej niż w tamtym? No nie, mój mąż chce się dotykać z swoim kolegą, więc chyba raczej średnio. Stabilnie, leciutko. Przyjechałeś do Radawy za naszą namową? Czy... Tak, bo widziałem na grupce, że jest. O, no i proszę, jakim jesteśmy influencer. Przyjechał, bo... Widziałem na grupce, że było zaproszenie, potwierdziłeś Marcin, co masz, że... Co ty masz tam na kablu z tej... Co ty pali? Ale nie mów, ja zaryzykuję, nie? Marcia, tombaku żadnego nie kupiłeś tutaj, czy? Kupił. Co mówi Batman do Robina, jak wsiadają do Batmobilu? Robin, wsiadaj. Świetne. Co ty masz takiego misiatra, prawda? No. Mąż woli takie nieogolone. Aha, czyli ma kudłate myśli. Jesteś jego dziewczyną, narzeczoną, żoną? Przyszłą żoną. Czyli taką kubinę grzejesz parówę, czy...? Nie, dla siebie. Dla siebie? Ona wyczerpała limit. Klasyki klasykami, tam jest prawdziwy klasyk, troszeczkę dalej. Ale niech pan mi powie, to fajnie, że to tak głośno buczy, to fajne? Są niektórzy tak, lubią to ludzie po prostu, ale to jest bardziej popisówka, jeżeli chodzi o... Ale to są jakieś takie zawody, że o nie, mój głośniej, nie, czy ten? Nie, to nie są czy zawody, to jest po prostu kto ma głośniejszy, każdy się popisuje, to jest tylko i wyłącznie na tej zasadzie. Ma być głośniej, to właśnie o to chodzi, tylko że głośniej z nowego, a głośniej ze starego to są zupełnie dwie różne rzeczy. A po co aż tak długo? Słucham? Po co aż tak długo? Zasada. Tak to działa niestety.
głośniej, to, mamy fajnie. Ostatni, kto pierwszy odpadnie, to miękka faja. Tak, można tak powiedzieć dokładnie. Bo jest najgłośniejszy? Nie wiem. Ale, to, ale dumny jesteś z siebie, że on tak ten, czy mogłoby być lepiej? Ale to ser. Pozdrawiam mojego przyjaciela Syra, który na pewno to ogląda. Ekolodzy lubią to. Nie mam kasy na paliwo i tyle, sorry. Klasyka Harley'a, która naprawdę... Które to? Troszkę dalej, tam... Gdzie chłopaki stoją? Ten stary, naprawdę stary, stary sprzęt. To jest ta klasyka? Tak. To? To jest właśnie to. Widzowie, proszę, docencie. Docencie, to jest klasyka. To jest właśnie klasyka gatunku, która powinna być uszanowana. Taki Mercedes. Tak, 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 dokładnie. Tak właśnie o to chodzi. Bardzo! To tak właśnie miało wyglądać? No, na pewno! Niespotykany widok. Patrzcie na to, patrzcie na to. Patrzcie na to, patrzcie na to. Marcin pije wodę. Ktoś był mądry i urwał coś. No i teraz my tu siedzimy. To jest woda radawska. Gdyby nas nie było, to bo już nie, to by nie brali. Zapłaciłem 3 złota za wodę przed chwilą, tu darmo leci. No to zobacz pan. Wszystko. A to teraz pitna jest? Tak, jak najbardziej. Ale pani jest fajna. Tak? No. Dziękuję. Ekolodzy lubią w Radawie? Ach, kolorzy na pewno nie. Ale my lubimy gazowanie. No, ale pachnie tutaj spalinami, nie? Guma cały czas jest czuła. 2 miesiące tak temu nową gumę założyłem, już nie ma. Tak? Ile taka guma kosztuje? 1100 zł dałem. Co pani tutaj robi? Ja się bardzo dobrze bawię na zlocie, jak co roku. Ale pani jest po raz pierwszy, czy już któryś? Nie wiem nawet, który, ciężko policzyć. Czyli staram się być co roku. Nie, no co roku, ile było 31 zlot, to pani ma co no najmniej nie, no poniżej dobra, 20 lat. Nie mam, nie mam poniżej, dzięki. No chciałem tak zaszarować, nie? Nie no, z 5, 6. I co się takiego tutaj dzieje, że postanawia pani wracać w to miejsce? Klimat, muzyka, no atmosfera przede wszystkim. Jak odkręcę ten kranik, to się paliwo wyleje? Bimber. Paliwko nie, ale bimberek będzie ciekł. Serio, masz ten bimber? Wiesz co, już zdążyliśmy to wypić. A, już nie ma? Zdążyliśmy to wypić. A, dobra, bo to jest przyczepa, ja myślałam, że to jest motocykl. Nie, nie, to jest przyczepka, wiesz? To jest guma, która ma miesiąc, tak? Tak, tak, no 2 miesiące, tak. No. Spalona dziewczyna. Czyli tylko już to już jest tylko, że jest, bo jest, nie? Tak, tak. No. Dzisiaj będzie kończona. My w Bieszczadach lubimy się napić. Słyszałam. Tak? Zapraszam. Tak? Dziękuję. No. Nie ma problemu. Nie zajebiś. Nagrywasz? No, nagrywam. Rok temu występował tutaj Kamil Bednarek, ale nie udało nam się dotrwać do koncertu. Idziemy zobaczyć, kto jest tutaj w tym roku. Podobno na te opaski można wejść wszędzie, ale ja w to nie wierzę. Opuść szybę! Wiesz teraz w Radawie? No English. No English? Yeah. What language? Magyarul tudok csak. What language? Magyarul, ungár. Bulgária? Nem. You are the singer. You are the main star? From which despo?
Kolega jest from Bułgaria i he's not the main zespół. Nie dało się dogadać, ale chyba first time in Radawa, nie? Co takiego tutaj jest w Radawie, że pan 10 razy tutaj wracał? A nic. Po prostu. No nic nie ma. Z nudów. Tak. Już tu byliśmy dzisiaj u was. Jeden. Coś się zmieniło, czy tak, Salonizon? To ja Salonizon. Tak? Tak. A co, dzisiaj jest kogo? On już jest po 50. Tak, 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 tam jest jubilat, tam jest mój balon. A to jesteś jubilatem czy Salonizantem? Jubilatem. Po ile lat skończyłeś? 49. Powiem ci, że wyglądasz no trochę mniej. O, dziękuję, dziękuję. To jest dla mnie naprawdę te wyróżnienie. Dlaczego mu słodzisz? Tak się zapytam, dlaczego mu słodzisz? Może mam jakiś plony wobec niego? Nie ma szans, żeby tu przyjechać i za każdym razem spotkać tę samą dupę. Zawsze są inne dupy. I są zajebiste dupy. No, to mi się podoba, to ja usiądę kolegę, tak. Dobra. Z kim tu nie rozmawiam, to każdy przywozi drewno do lasu. No ale... A widzę, że ty przyjechałeś tutaj z siekierą. Tak, żeby, tak, tak, tak. Żeby rąbać drewno. Rąbać drewno, tak jest. Zmiana kodu, piątka z przodu. Zaprosiłem grono znajomych tutaj, przyjaciół. Dlatego, że tu jest atmosfera bardzo dobra. Ale urodziny się... masz dzisiaj, czy Pięć dni temu, ale od tygodnia świętuję. Dzisiaj masz 50 lat i 5 dni. Tak, dokładnie. 49 lat i 370 dni. Czyli ty przyjechałeś tutaj na polowanie? Nie, powiem tak, no, jeżeli oglądać to będzie moja żona, to nie, absolutnie nie przyjechałem na polowanie. Jeżeli tego moja żona nie zobaczy, to jak najbardziej, kurwa, przyjechałem polować. Okej, okay. Powiem ci, że jest to plot twist, że masz żonę. Jest. Ja też mam. No. Że moja tu jest. O, czyli ty też przywiozłeś drzewo do lasu. Nie też, bo ty nie przywiozłeś. To są prawdziwe ludzkie czaszki, czy nie? Nie. A skąd one są? Słucham? I teraz przed nie, imitacja. Ale przyznam się szczerze, że jestem tutaj już od rana i jeszcze nie spotkałem nikogo, na kim bym oko mógł zawiesić, jednak moja żona... A ja? Mówimy o płci pięknej. No. Ujrzałeś mnie aż tam zza tego domku. Z tobą będę się nużał w zalewie już za chwilę. Będziemy się pożyć jak żaby w bajorze. Daj gazu troszkę. Tu gaz, dobra. Puść gaz. Teraz tu naciśnij, tu. Fajne! Ja już wiem, o co im chodzi, to fajne jest. Ten motocykl ma jakąś nazwę twoją taką, czy nazwałeś go jakoś? Moja dziewczyna. Twoja dziewczyna, najlepsze go miałeś. No, tak jest. Co tam jest w plecaku masz? Piwo, łóżko i wszystko, co mi potrzeba. Czyli Wikti opierunek nosisz na plecach. A powiedz mi, pierwszy raz w Radawie? 31. 31, byłeś na każdym zlocie? No, w końcu jest ktoś, kto był na każdym zlocie. Tak jak ktoś nigdy nie było, to byłeś 31 razy, nie? No nie, 31. To... No, ale niech zróbmy, że 31. Jak zrobisz tego coś normalnego? To powiedz mi, co tu jest takiego, że tyle razy to wracasz, stary? Przyciągają mnie tutaj ludzie, których spotykam co roku, no bo z innych zlotów. Pytanie, bo to jest takie odwieczne pytanie, które nurtuje kawalerów i żonatych. No. Co ich wyróżnia? Co ich różni? A raczej co ich, że tak powiem... Dzieli. Nie, co mają wspólnego? Kawaler i żonaty? Tak, kawaler i żonaty. Jeden i drugi myśli, że ten drugi rucha więcej. A co ich dzieli? No. A co ich dzieli? Kawalerowi dupcze nie chodzi po głowie, a żonatemu po domu. Doszły nas wieści, że no. Masz problemy z nogą. Mam. Ale teraz powiedz mi tak. Ale większe mam problemy z odbytem. Z odbytem? Tak. Dobra. Strasznie mnie swędzi. Na NFZ czy prywatnie? Na NFZ jak rozumiem. Jak będzie grubiej, nie? Na NFZ. Maciuś, mamy klienta na NFZ. Panie anestezjolog, pan sobie usiądzie. Proszę bardzo. To jest pan Maciej, anestezjolog. Trochę się boję, a trochę jestem podniecony. Za chwilę przyjdzie doktor Maciej, dostanie pan znieczulenie na NFZ, od razu uprzedzam. Dobrze. Ja jestem chirurgiem, będę wykonywał zabieg. Pan się przygotuje, to jest na NFZ. Ja jako profesjonalny chirurg. Przemciu,
To będzie szybkie cięcie. Ale ja lubię swój naplet. Na każdym evencie są takie rzeczy, takie i takie, jakieś wesołe, jakieś smutne, dinozaury, zabawki, a tutaj na tym zlocie w Radawie są prawie same czaszki, same pioruny, same kości. Dlaczego tak? Zobacz, jak jest uśmiechnięta ta kobra. No, mega uśmiechnięta, od ucha do ucha, nie? Tu jest czaszka taka, czy taka, czy taka. Nie widać, czy to jest człowiek bogaty, biedny, głupi, mądry, gruby, chudy. Czyli wszyscy są równi po śmierci, o tak. Chodzi, tak? I taka jest zdrowy. Idea motocyklizmu. Wszyscy jesteśmy równi, wszyscy jesteśmy braćmi. Nie ma lepszych, gorszych. No to jest taki symbol, że po prostu jesteśmy braćmi. Która koszulka jest takim bestsellerem? U nas bestsellerem? O, to mam kilka mógł znaleźć. My ogólnie tu mamy takie koszulki świecące w ciemnościach. O, sztos! Zobacz sobie tak, jak się to nie dociera. Właśnie. Widzę? Nie widzę. Widzę? Nie widzę. Ty, to taka krew jest trochę. Fajne. Ładna, podoba mi się. Nic dziwnego, że to bestseller. Pierwszy raz jestem i naprawdę polecam. Pierwszy raz w Radawie? Tak, tak. Pierwszy raz w Radawie. A ja drugi. A, no, no. Naprawdę. A wcześniej byłeś na jakichś innych tych? No ojej. W tym roku już czwarta. O. Także to elegancko. Akurat jeżeli chodzi o imprezy, naprawdę fajna. Jeżeli chodzi o ilość motocykli, ilość samochodów, ilość osób i atmosferę. Fajna. Najlepsze, no wiadomo. Naprawdę fajna, polecam. Jeżeli ktoś chce się wybierać, naprawdę polecam. Zaje fajna sprawa. Jestem Mariusz. Nie Mariusz, pan. Luisa. Luisa, to tak włosko brzmi, ale to zostanie... Jak Piaggio Ciało, jak ten motocykl. O Jezus Maria. Miłe imprezy. Dziękuję. Luisa nie zadała pytania. Przykro mi. Czy wy widzowie widzicie to, jak ja się dla was poświęcam? No nie, znaczy ja nie wiem, czy widzowie widzą, ale ja to widzę. Czy to ognisko to jest bezpieczne tak blisko butli gazowej, tak blisko auta? Bardzo. Bo to jest chyba tak gdzieś blisko zbiornika z paliwem, nie? Nie, zbiornik jest po drugiej stronie. Tak? Tak. A, no to gitara. Myślałam, że zbiornik z paliwem jest tak gdzieś tak bardziej pośrodku, jest na dole. Tyłu, a dotykam sobie tam i jest wszystko chłodne. A musiałem się odsunąć, ponieważ wczoraj jadłem szaszłyki i wszystko było w piasku. No, polemizowałabym z tym, że jest chłodne, nie? No, przed chwilą było chłodne. Jest dobrze. Rano patrzyłam, rano sprawdzałam, było chłodne. Jak się pani bawi w Radawie? Zajebiście. Który to już raz? Drugi, mój jest drugi O, raz. Mój też. Tak? No. Ale to są moje 18 urodziny w tym roku w Radawie. Moje też. Tak? Też. No i widzisz? Pięknie. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję, dziękuję. Dostałam tutaj od zespołu medycznego taki mały podarunek, pamiątkę. Jest to przywieszka, w której znajdują się rękawiczki jednorazowe. Na wypadek, gdyby coś się stało i gdybym musiała kogoś opatrzyć. Jakby taka laska jak ty była ratowniczką, to wszyscy by mdleli i czekali na resuscytację, nie? Mam nadzieję, że tym razem dotrwamy do samego końca. Niestety, mimo szumnych zapowiedzi, nie udało mi się dotrwać do końca. Kiedy kolejny raz zajrzeliśmy do namiotu Roadrunnersów, by sprawdzić, czy motocykle nadal stoją, już tam zostaliśmy i nie było komu nagrywać. Ale jak mawia staropolskie przysłowie, do trzech razy sztuka i za trzecim razem na pewno mi się uda. Więc z tego miejsca chciałbym was wszystkich zaprosić na 32. Międzynarodowy Zlot Motocyklowy do Radawy, który odbędzie się w dniach 12-14 lipca. My będziemy w sobotę 13 lipca. Do zobaczenia. Tym razem się uda. W tym odcinku Pachaj z TV niestety to już wszystko, a w następnym zobaczycie się. I na koniec, jak zwykle, krótkie info o naszym Patronite. Aktualnie mamy tylu patronów, którzy wspierają nas miesięcznie taką oto kwotą. Dziękuję wam bardzo, jesteście świetni, wspaniali i dzięki wam mogą powstawać tak niesamowite odcinki jak ten. Jestem wam dozgonnie wdzięczny i żeby tą wdzięczność wyrazić, przygotowałem dla was coś specjalnego. Jak może nie widać na załączonym obrazku, bo jakiś debil musiał pomalować znak, ale my znajdujemy się we wsi Wola Zarczycka, która leży w województwie podkarpackim, w powiecie leżajskim, w gminie Nowa Sarzyna. Bo właśnie tutaj znajduje się najmniejszy rezerwat w Polsce. Przed państwem powołany w 1957 roku florystyczny rezerwat przyrody Kołacznia o powierzchni 1000 m2.
Przedmiotem ochrony jest stanowisko wyjątkowego w skali Polski krzewu różanecznika żółtego. To te badyle, co rosną tam na tej górce. To stanowisko różanecznika żółtego zostało odkryte przez lokalnego nauczyciela w 1909 roku. Jak widać na załączonym obrazku, do rezerwatu wejść nie można. Cały teren ogrodzony jest siatką z drutem kolczastym i pod stałym nadzorem kamer. Nic dziwnego, to najdalej wysunięty na zachód stanowisko tego krzewu w Europie. By udowodnić Wam, że nie rzucam słów na wiatr, zobaczcie, tam na sośnie zamontowany jest monitoring. Nie da się tu wejść, ale mimo to wszystkich Was serdecznie zapraszam, by tutaj przyjechać i zobaczyć najmniejszy rezerwat w naszym kraju. Tu na dole wyświetlają się koordynaty, po wpisaniu których dotrzecie w to miejsce. I warto tu przyjechać z dwóch powodów. Po pierwsze, możecie zobaczyć najdalej wysunięte na zachód stanowisko różanecznika żółtego oraz słynne drzwi do lasu. Zapraszam na napisy.